Wystawa na rozdrożu Adam Dolezuchowicz i Bożena Dolezuchowicz-Mickiewicz to kolejna wystawa pokoleniowa prezentowana w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w Zakopanem. Wystawa jest swoistą zapowiedzią trzeciego albumu, jaki będziemy wydawać, poświęconemu zakopiańskiemu malarstwu na szkle. Dwa pierwsze to album Marty Walczak-Stasiowskiej oraz jej nieżyjącego ojca Zdzisława Walczaka, drugi Władysław Walczak-Baniecki, Barbara Baniecka-Dziadzio i Bogdan Dziadzio i trzeci, teraz właśnie powstaje, to album Adam Dolezuchowicz i Bożena Dolezuchowicz-Mickiewicz. To rodzinne przekazywanie tradycji, które jest bodaj najważniejszą częścią życia górali Podhala, wydaje mi się, że trzeba ją dokumentować i dokumentujemy także w postaci tej wystawy, którą obecnie prezentujemy, a która będzie trwała do 3 września bieżącego roku i czynna codziennie w godzinach od 10 do 17 poza środami i niedzielami. Adam Dolezuchowicz, nieżyjący od 20 lat artysta, którego dzisiaj pokazujemy, można powiedzieć, że był obecny z nami, czy też z całą rodziną, ponieważ na wernisażu obecna była jego żona Helena, Bożena Dolezuchowicz-Mickiewicz, córka artystka, ale także jej siostra i brat. Dodajmy, że brat także robi wspaniałe rzeczy w rzeźbie, w drewnie. Ta wystawa to jest coś nadzwyczajnego. Muszę powiedzieć, że często rozmawiałam z tatą jeszcze jak żył o tym, że kiedyś wspólnie zrobimy wystawę. Było to raczej w żartach, bo tata mi mówił, wiesz, ty masz rodzinę, mieszkasz za granicą, to trochę musisz się przyłożyć, musisz trochę popracować, bo wystawa to nie jest takie ho-ho. To trzeba mieć pracę. No i tak mi to zapadło w sercu, że po prostu zawsze starałam się dążyć do tego celu i dużo malować, dużo malowałam. Dlaczego kwiaty i ptaki? Dlaczego ja odeszłam od tego kanonu takiego tradycyjnego? Dlatego, że chciałam sobie pójść swoją drogą i tata mi przyklasnął. Tata mi powiedział, że to jest dobra droga i rozwijaj to dalej. Dużo podróżowałam, byłam między innymi w Australii, ale to nie dlatego, żeby się chwalić, tylko po prostu mam tam przyjaciół. Pojechałam i zobaczyłam te cudy natury, tam wszystko kwitnie 3 razy do roku. I jest dużo egzotyki, no innych trochę roślin, także no mnie to zafascynowało. Ta wystawa to jest taki mój dorobek, powiedzmy sobie. Tu są ptaki, są kwiaty, ale są również sceny rodzajowe, góralskie, są madonny, są anioły. Także to jest taki przegląd mojej twórczości. No.